Cześć, jestem Kasia i witam Was na kanale Donar Boris i dzisiaj zapraszam Was na unboxing książek, które zamówiłam w Empiku. No i przyznam się szczerze, że ten film już nagrałam, ale okazało się, że jest bez dźwięku, więc nagrywam go drugi raz. No i paczka już jest jedna otwarta, ale w międzyczasie doszła druga paczka, tak więc zapraszam Was na taki book haul. Na samym początku przepraszam Was za ten bałagan z tyłu, ale wynikła pewna sytuacja, w której no jest tak, a nie inaczej. No ale to też spowoduje, że pewnie niedługo będzie filmik z reorganizacji biblioteczki. No i myślę, że też bookshelf tour. No dobra, koniec tej paplaniny, zabieram się za pokazywanie książek. I na sam początek powieść graficzna na podstawie książki Margaret Atwood. Opowieść podręcznej, którą zilustrował René Nault. I bardzo jestem ciekawa tej pozycji, ponieważ bardzo wielkie wrażenie wywołała we mnie książka opowieść podręcznej, dlatego jak się dowiedziałam, że jest powieść graficzna, nawet w chwili się nie zastanawiałam, tylko sobie ją zamówiłam. Jestem ciekawa, czy odda ducha książki. No i na pewno w najbliższym czasie będę zabierać się za tę pozycję. No i dwie pozycje, których nie pokazałam w ostatnim book haulu, bo zapomniałam, a wcześniej ich chyba też nie pokazywałam. Są to prezenty gwiazdkowe ode mnie dla mojego męża, fana Wiedźmina, który zaczytywał się jak był dzieciakiem, dlatego stwierdziłam, że ta pozycja będzie idealnym prezentem, a jest to Wiedźmin i fenomen, historia fenomenu. Dużo ciekawostek odnośnie Wiedźmina, jak powstało Wiedźmin oraz wywiad z samym Sapkowskim. No i druga pozycja, którą mój mąż ode mnie otrzymał, jest to Wiedźmin, zbiór komiksów, które wychodziły na samym początku. Są to takie pierwsze wszystkie komiksy, z którymi mój mąż też się wcześniej zapoznał, jak był młodszy. No tutaj mamy jakby cały ich zbiór. No i to tym wielkim plusem jest właśnie to, że to są te stare wydania komiksów zebrane w jedną całość. Kongres futurologiczny Stanisława Lema, ponieważ jest to rok Stanisława Lema, ponieważ miałam czytać jedną książkę Lema w miesiącu, jakoś mi to nie idzie, więc na pewno będę nadrabiać w najbliższym czasie. No i nawiązując do Stanisława Lema, również w antykwariacie udało mi się zdobyć Bajki robotów, stare wydanie, przepiękne. Ja w ogóle uwielbiam takie wydania, mój mąż jeszcze bardziej. A tę książkę dorwałam za 10 zł. No i przy okazji, jeszcze będąc w antykwariacie, dorwałam Katarzys Jacka Sawaszkiewicza. Też sci-fi, więc też jestem ciekawa tej książki. No i wygrzebałam jeszcze gdzieś z półek książkę, którą też już dawno kupiłam, ale nie wiem, czy Wam pokazywałam, również Stanisława Lema. Niezwyciężone, czyli książka, którą z pozycji Stanisława Lema, którą mój mąż w sumie chyba najbardziej lubi. No dobra, no to teraz pokażę Wam paczkę. Takie zamówienie do mnie przyszło i na samym początku pokażę Wam już tego Stanisława Lema, czyli Człowiek z Marsa. Kolejna pozycja, którą zamierzam czytać niebawem. Następnie mamy książkę Olgę Tokarczuk, Profesor Anders w Warszawie Wyspa, bardzo cieniutka książeczka i zamówiłam jeszcze jedną książkę, jeśli chodzi właśnie o Olgę Tokarczuk, tutaj Wam pokażę zdjęcie, już w sumie wstyd się przyznać, ale aha, chyba Prowadź swój pług przez kości umarłych i jeszcze jedna u mojej babci jest, którą pożyczyłam, a mianowicie jest to są to opowiadania bizarne. Czyli te dwie książki jeszcze są u mojej babci, które też na pewno, jak moja babcia przeczyta, będę czytała. Dobra. I następna książka, to sobie odłożę na razie, jest to Nowy Wspaniały Świat. Książka, do której przymierzałam się dłuższy czas. Mój mąż mówi, że jest całkiem fajna, że podobała mu się, więc stwierdziłam, dobra, też przeczytam. A następny jest to pakiet dwóch książek. Zaraz sobie je otworzę. Dobra, fajne jest to, że te dwie książki są w szczytnej oprawie i pierwsza z nich jest to Ludzie, krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko. Ekscytująca podróż przez najbardziej spektakularne porażki w historii ludzkości. Jeżeli czasem przejmujecie się tym, co Wam udało się spieprzyć, pośmiejcie się z tych, którzy trafili dużo, dużo gorzej. I druga książka tego autora, a mianowicie Prawda, czyli krótka historia wciskania kitu, imponujące kłamstwa i kłamcy,
których aż chce się szanować. Nowa książka autora bestsellera Ludzie. No dobra, to te książki też mam w planie na najbliższy czas, żeby je przeczytać, chociaż zawsze mówię w najbliższym czasie, a różnie to wychodzi. No ale te książki akurat bardzo mnie ciekawią, więc chciałam się za nie zabrać już niebawem. Dobra, i zostały jeszcze kilka książek. Wehikuł czasu. Ja czytałam tego autora książkę Wojna Światów i całkiem mi się podobała. W każdym razie trzeba zaznaczyć, że te książki to jest taka jakby klasyka już sci-fi. Są to jedne z pierwszych książek, które zostały wydane, jeśli chodzi o ten gatunek. No i kolejna książka jest to Przebudzenie Lewiatana. Książka, którą poleca Zuza Zaksiążkowane. Dlatego stwierdziłam, dobra, muszę ją mieć, muszę ją przeczytać, szczególnie, że ją tak bardzo zachwala. Kupiłam dopiero pierwszy tom, więc jak mi się spodoba, kupię każdy kolejny. Chociaż z tego, co wiem, Zuza mówiła, że drugi tom jest o wiele lepszy, a pierwszy taki se, więc jeszcze myślę, że dam szansę, jak mi się za bardzo nie spodoba drugiemu tomowi, a później zobaczymy. No dobra, to teraz druga paczka. Dobra, mam już drugą paczkę i tutaj są chyba tylko dwie książki. Jeżeli się nie mylę, zaraz otworzę. Okej, otwieram paczuchę, a tutaj mam tak, jak się spodziewałam. Chwila, tą paczkę. Dokładnie. Zakon drzewa pomarańczy, pierwsza i druga część. I te książki zacznę już sobie czytać chyba nawet dzisiaj, bo bardzo, bardzo jestem ciekawa. I tak w sumie na nie czekałam dosyć długo. No i to są wszystkie książki, które w ostatnim czasie do mnie przyszły. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Pa!